No niestety, nam przede wszystkim zbrakło takiej mądrości piłkarskiej, która gdzieś tam wcześniej w tych meczach była, w ostatnim meczu z Zagłębiem. Błędy, które zrobiliśmy przy drugiej i przy trzeciej bramce, no to kuriozum, to zdajemy sobie tego sprawę, ale mówię, jesteśmy tutaj wspólnie wszyscy odpowiedzialni, ja tu nie szukam u zawodników, przede wszystkim zaczniemy za chwilę od siebie, jak będziemy wracać. Trudne warunki, lekarz dla wszystkich były równe, oczywiście mówię, stan boiska, wiadomo, tutaj stalówka troszeczkę więcej tych meczy grała i do tego bardziej przyzwyczajona. To był bardzo ważna rzecz dla mojego zespołu, bo ponieważ w pierwszej połowie no, mieliśmy z tym problem, ale to bardziej w głowach niż to co jest jako samo boisko. Mieliśmy moment, kiedy mogliśmy doprowadzić do remisu na 2-2, dwie sytuacje. Dzisiaj nie siedziało to wszystko, zbrakło tej energii takiej, która gdzieś tam, mówię, u nas wcześniej była, nie szukamy w ogóle usprawiedliwienia w meczu pucharowym, ale szkoda, mówię, bo nie ukrywam, że liczę przynajmniej na punkt, bo z każdego wyjazdu trzeba zawsze coś szanować. Natomiast dzisiaj gospodarz w cudzysłowie, tak, okazał się lepszy, wygrał. Uważam za zasłużenie, bo mówię, jeśli błędy się robi takie, jakie na poziomie tutaj, przynajmniej drugiej ligi, no to nie można meczu wygrać. Dlatego dziękuję. Miło słyszeć takie słowa po meczu z bardzo wymagającym przeciwnikiem, że zasłużenie wygraliśmy dzisiaj. Uważam, że pierwsza połowa ciężkie warunki nam postawili tutaj przeciwnicy. I w momencie, gdzie trochę daliśmy się zdominować, strzeliliśmy bramkę i troszkę zaczęło nam się łatwiej grać. Troszkę się przeciwnik też otwierał, bo zaczął nas bardziej atakować i robiły się te przestrzenie, gdzie mogliśmy tam skontrować przeciwników. Dzisiaj nam dużo nam wychodziło, mieliśmy też troszkę szczęścia. Natomiast zrobiliśmy dużo, żeby temu szczęściu pomóc dzisiaj i tutaj naprawdę moi zawodnicy dali z siebie wszystko. Nie popadamy w jakiś hura optymizm, ostatnie mecze jakoś napawają optymizmem, natomiast cały czas konsekwentnie będziemy ciężko pracować, bo też widzimy, że to się przekłada na punkty i nawet na tą grę dużymi momentami, dużymi fragmentami można naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Także cieszy nas bardzo to zwycięstwo, ale twardo chodzimy po ziemi, my mamy swoje cele jak są wyznaczone. Cieszymy się, bo naprawdę doceniamy tutaj klasę przeciwnika, bo Grudziądz postawił nam bardzo, bardzo duże wymagania i ja nie przypominam sobie może taki fragment tylko z Bełchatowem, gdzie daliśmy się tak jak w pierwszej połowie zdominować drużynie przeciwnika. Także to tym bardziej cenne zwycięstwo, bardzo, bardzo ważne 3 punkty, każde punkty są ważne, nam te punkty cały czas są potrzebne. Cieszy mnie też również to, że dzisiaj mógł zadebiutować Filip Schiffer. To jest kolejny z naszych wychowanków, których jakoś tak stopniowo będziemy się starali tutaj wprowadzać do drużyny. Dziękuję.